Dzisiaj nastąpił wielki historyczny moment. Podpisaliśmy porozumienie z 4 partnerami. Nasze miasto, miasto Łódź, gmina Brzeziny, gmina Nowosolna. Porozumienie dotyczyło przedłużenia linii 53 komunikacji miejskiej w Łodzi MPK. Tak jak mówiłem, historyczny moment, ponieważ wiele lat o tym wszyscy mówili, a tak naprawdę dopiero teraz udało nam się to zrobić. Przepraszam wszystkich mieszkańców, którzy liczyli, że będzie już to jesienią funkcjonowało. Trochę się przedłużyło, ale ze strony miasta zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby tak było. No i dzisiaj nastąpił finał. Od 1 grudnia nasi mieszkańcy będą mogli się skomunikować z Łodzią poprzez czerwone autobusy. Organizacja ruchu nastąpi w ten weekend, ponieważ w najbliższy poniedziałek będziemy musieli mieć już ustawione znaki, ponieważ pierwsze autobusy testowe będą przyjeżdżały w różnych konfiguracjach, będą jeździły po trasie autobusu MPK. W związku z tym w weekend będziemy zmieniali znaki. Będziemy mieli 9 kursów, z czego w sobotę 5 bodajże i w niedzielę 4. Na razie testujemy siebie, nasze finanse, mieszkańców. Po tym miesiącu, czyli od przyszłego roku, mamy prawo do zmian w tym zakresie.